Opatrunek, który jest nasączony substancją czynną, wspomagającą, przyspieszającą proces skrzepnięcia krwi. I mówimy tutaj o zaopatrzeniu w takiego krwawienia w około 3 minuty. Po zaopatrzeniu takiej, po wprowadzeniu takiej gazy, po upychaniu jej do środka, bo to jest taka rolka, którą się rozwija, wprowadza do środka, po około 3 minutach to krwawienie powinno ustąpić. Cześć, witajcie. Ten film nagrywam dzisiaj dla Was z Darkiem, prosto z Trójmiasta, dokładnie Gdyni, do której udało mi się wczoraj dotrzeć, wprawdzie nie motocyklem, no ale polskie koleje państwowe nie są aż takie złe. Dzisiejszym tematem tego odcinka jest omówienie pewnego problemu. Problemu związanego z świadomością ludzi, czy tam świadomością podróżników, którzy wybierając się w różne regiony świata, narażeni są na sytuacje zagrożenia życia, bądź jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. I w momencie, kiedy tak naprawdę już do takiej sytuacji dojdzie i na przykład wzywamy jakieś służby ratunkowe, to należy udzielić sobie tej pierwszej pomocy samemu, bądź osobom, z którymi podróżujemy. No ale żeby móc dobrze, w miarę szybko i skutecznie udzielić takiej pomocy, należy mieć jakieś, należy mieć tak naprawdę odpowiednie zaplecze do tego. Dlatego dzisiaj jestem tutaj z Darkiem, bo myślę, że to, co mam Wam do przekazania, może otworzyć Wam oczy, tak jak to Darek zrobił mi, kiedy gdzieś tam poznaliśmy się i opowiedział mi trochę o pierwszej pomocy, no i o takich właśnie rzeczach. Witajcie serdecznie, jak na imię mam już wiecie, tak to mnie przekonaliście w komentarzach pod jednym z ostatnich filmów Łukasza, żeby ten temat poruszyć. Kiedy poznałem Łukasza, jego filmy, tak jak wspomniał, zwróciłem uwagę na to, czy pomyślał o tym, jak zabezpieczyć się na niespodziewane sytuacje związane z zagrożeniem zdrowia. Udało mi się przekonać go, żeby zabrał coś innego, coś lepszego, jak tylko plaster i bandaż ze sobą na podróż. Bo jak sami zapewne przyznacie, jedziemy po to, żeby się odprężyć, spędzić miło czas i przyjemnie, ale z drugiej strony mamy świadomość, że niestety motocykle mogą wjazdy motocyklem wpisane jest pewne ryzyko. Stąd mój pomysł na taki pakiet bazowy, od którego warto rozpocząć kompletowanie apteczki pod siebie indywidualnie. Zapatrzyłem Łukasza w tego typu apteczkę z miękkiego materiału. Jak widzicie, moja jest mocno wypchana. Są dostępne w kolorach czerwonych. Ja wolałem czarny, żeby się za bardzo w oczy nie rzucał. Miękka, krzywdy nie zrobi. I teraz na samym wstępie trzeba sobie zawsze zadać kilka pytań. Tak jak zwykle to bywa. Po co mi ta apteczka? Co w niej przewiduję mieć? Kiedy jej chcę użyć? Z kim jedziemy? Jak daleko jedziemy? Bo jak macie zapewne świadomość, wycieczki do Europy Zachodniej, Południowej, Włochy, gdzieś tam kraje tak zwane rozwinięte, z pomocą nie ma problemu. Zwykle w kilkanaście minut ona jest sprowadzona, przyjeżdża karetka, przylatuje śmigłowiec często i tej pomocy, tą pomoc mam udzieloną. Natomiast jak zapewne wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Łukasz chce jeździć dalej i dalej, w coraz ciekawsze miejsca. Często jest tak, to również z własnego doświadczenia wiem, jadąc na Kaukaz Północny, w te wszystkie republiki rosyjskie, tam na pomoc czasami się czeka kilka dni, po prostu. Nie przyjedzie karetka, a jak przyjedzie, to tylko taka zaopatrzona w nosze i nic więcej. Stąd pomysł na parę rzeczy, które warto mieć w apteczce. Warto podkreślić na samym wstępie, że ten film nie będzie filmem szkoleniowym z pierwszej pomocy, bo to trzeba jednak zrobić jakiś kurs, pouczyć się, poświęcić na to trochę więcej czasu. Ten film ma na celu tylko przedstawienie propozycji tego, co można sobie tak naprawdę kupić, w co się zaopatrzyć, żeby ta nasza podróż była trochę bezpieczniejsza. Myślę, że nawet w takim filmie 15-minutowym to nie bylibyśmy nawet chyba w stanie faktycznie nauczyć czegoś, także... Zacznę zatem od rzeczy najprostszej i najpraktyczniejszej. Zamiast brać opatrunki ze sobą i bandaże, można zaopatrzyć się w coś, co się nazywa opatrunek ratowniczy lub opatrunek izraelski. W potocznej mowie jest to połączenie bandaża elastycznego z gazą,
i z taką plastikową klawą, która pozwala nam założyć porządny opatrunek uciskowy. Rozmiary tego są różne, począwszy od takich wielkich, gdzie możemy to założyć na brzuch, a skończywszy na takich małych, w których można bardzo fajnie zaopatrzyć mocne krwawienia czy mocną ranę kończyny górnej czy kończyny dolnej. Oczywiście pojawiają się sytuacje, w których ta rana może być taka bardzo trudna do zaopatrzenia albo krwawić dalej. Na przykład rana szyi, jakaś intensywnie krwawiąca. No trudno zakładać naszemu kompanowi czy sobie opatrunek uciskowy na szyję, bo najzwyklej w świecie no, ciężko nam będzie oddychać. Stąd chciałbym pokazać, zaopatrzyłem Łukasza w dwie rzeczy. Na samym wstępie podkreślam, że to akurat nie jest na szyję. Nazywa się to staza taktyczna, opaska uciskowa, są różne formy, różni producenci. Począwszy od czegoś, co się nazywa katem, softem, to akurat jest Mad Combat, jeśli dobrze pamiętam. Ta część osób, która zajmuje się wojskowością na co dzień, no, pracuje z tym codziennie i ma to na wyposażeniu często opatrunków osobistych czy indywidualnych opatrunków czy apteczek, które mają ze sobą. Chodzi o to, że jeżeli mamy niekontrolowane krwawienie z kończyny dolnej czy górnej, zakładamy taką opaskę uciskową, zaciskając ją na zasadzie po prostu kręcenia, w tym wypadku akurat takim pokrętłem, zatrzymuje to krwawienie w sposób skuteczny, jest stuprocentowy. Są różne szkoły zakładania, nie będziemy teraz o tym mówić. I drugie, opatrunek hemostatyczny, o którym mało kto słyszał z osób, które no, nie zajmują się ratownictwem czy medycyną na co dzień. Rewelacyjna rzecz do miejsc trudno dostępnych, jak przytoczona przed chwileczką na przykład penetrująca rana szyi, która krwawi. Opatrunek, który jest nasączony substancją czynną, wspomagającą, przyspieszającą proces skrzepnięcia krwi. I mówimy tutaj o zaopatrzeniu w takiego krwawienia w około 3 minuty. Po zaopatrzeniu takiej, po wprowadzeniu takiej gazy, po upychaniu jej do środka, bo to jest taka rolka, którą się rozwija, wprowadza do środka, po około 3 minutach to krwawienie powinno ustąpić. I tak jak we wszystkim, są różni producenci, różne substancje czynne. Niektóre mają tę zaletę, że działają nawet kiedy organizm jest wychłodzony, kiedy dotyka nas coś takiego jak hipotermia, bo warto wspomnieć, że hipotermia jest czymś, co zwiększa krwawienie, powoduje, że procesy hamujące krwawienie krzepnięcia są upośledzone, więc takie opatrunki jak najbardziej są przydatne i zdają egzamin. Są w różnych wersjach. Można dostać taki proszek, który się po prostu wsypuje w ranę. Widziałem również wersję z takim aplikatorem, gdzie się tą substancję po prostu, ten taki nazwijmy to żel, czy takie granulki wprowadza w ranę. No to akurat jest moim zdaniem rozwiązanie praktyczne, czyli gaza, która jest zwinięta, rozwija się i pakuje do środka. Chciałem tylko jeszcze dodać, że na filmach nie będziemy pokazywać, znaczy na tym filmie nie będziemy pokazywać, jak tego używać, ale na pewno pod filmem znajdziecie w opisie podlinkowane materiały, gdzie jest to pokazane naprawdę instruktażowo i to na pewno będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Łukasz, co zrobisz, jak się poparzysz? No, oczywiste. Jak będę miał wodę, to sobie nią poleję ranę, bo jeśli tylko to będę miał. Więc bardzo, bardzo dobry pomysł. Tylko jak to zwykle bywa, zawsze jest jakieś ale. Jak zapewne wszyscy wiedzą, miejsce oparzone należy chłodzić. Skąd to oparzenie na motocyklu? Z bardzo prostej przyczyny. Czasami, no niestety, wywrotka jest taka, że położymy się na stronę z rurą wdechową, podwinie się nogawka, nie do końca mamy buty takie, jak powinniśmy mieć i no, różne okoliczności powodują różne scenariusze. I jedna z ważniejszych szkół mówi, że miejsce oparzone należy chłodzić przez ileś minut. Nie mamy zapasu wody na ileś minut. Możemy tą wodę nasączyć na szmatkę, na ubranie i na gazę ewentualnie. Zda to egzamin przez jakiś czas. Bardzo szybko to miejsce się i tak nagrzeje i nie spełnia swojej roli. Druga sprawa, kiedy oparzenie jest jakieś poważniejsze, gdzie powstają pęcherze czy rana, czy następuje martwica miejscowa tkanki oparzonej,
to jest idealne źródło zakażenia, idealne miejsce, gdzie może powstać infekcja, czy infekcja, która powstanie w wyniku tego, że kawałek naszego ciała po prostu jest ugotowany temperaturą. I pytanie, czy na przykład butelkę wody, którą używamy, jest wodą świeżą, nieotwartą, czy na przykład wcześniej piliśmy z niej i już w tej wodzie są nasze kochane bakterie z naszych ust, które no, tam występują normalnie. Dałem Łukaszowi i zaopatrzyłem go w coś takiego jak opatrunek hydrożelowy. Najprościej i najkrócej mówiąc, jest to materiał nasączony takim żelem. Również są inne wersje, są polscy producenci. Bardzo dobrzy, osobiście uważam, że jeśli chodzi o właściwości, nawet lepsi. Tylko niestety sposób pakowania i sposób dostarczania tego produktu nie nadaje się do końca, moim zdaniem, do motocykla. To jest fajne, bo można to zwinąć i złożyć i spakować do takiej apteczki. Jest to czyste, sterylne, wyciągamy to, opatrujemy ranę i mamy na przynajmniej dobę temat zaopatrzonej rany z głowy, ponieważ mamy chłodzenie, mamy coś jałowego, czystego i zabezpieczonego przed dostępem zabrudzenia. Nie oszukujmy się, na motocyklu w czasie jazdy te ręce mamy albo spocone w rękawicach, albo zakurzone od tego, że jedziemy bez rękawic. Przybandażowujemy i mamy spokojnie dobę czasu na to, żeby dostać się do chirurga czy do lekarza, który nam pomoże tą ranę w jakiś sposób chirurgiczny zaopatrzyć, czyli te miejsca martwe, skoagulowane, mówiąc z językiem trochę bardziej medycznym, wyciąć, usunąć i zadbać o to, żeby ta rana się goiła. No to bez wątpienia jest to lepsze rozwiązanie. Przeciwieństwo poparzeń, czyli wychłodzenie. Na jednym z filmów opowiadałeś, że używaliście tak zwanej folii NRC, czy tak, koc ratunkowy, korzystając z tego w momencie. Patent bardzo fajny, skuteczny, tylko chciałbym przy tej okazji pewne mity obalić. Jeżeli ktoś wymaga tego, żeby było mu ciepło i zawiniemy go w koc, położymy go na ziemi, to on i tak będzie dalej się wychładzał, bo proces oddawania ciepła z naszego ciała do betonu, do kamieni, do ziemi, do miejsca, na którym leży, jest bardzo dobry i ten koc w niczym mu nie przeszkadza. On zabezpiecza przed wypromieniowywaniem tego ciepła na zewnątrz i tam zdaje egzamin, czyli no, jeżeli ktoś, tak jak wy leżyliście na karimacie w namiocie, no to było fajnie. Było całkiem przyjemnie. Dokładnie. Natomiast z kocami bywa tak, że czasami wieje wiatr, jak jesteśmy gdzieś w górach czy w dolinach, ciężko go pozawijać i ja postawiłem na coś, co jest fajniejsze, czyli taki koc, ale w formie po pierwsze śpiwora, czyli zwykły worek, a po drugie proszę pamiętać, że najlepiej takie coś zdaje egzamin, kiedy połączymy to z zwykłym kocem lub śpiworem, który najczęściej zabieramy na jakieś wyprawy, bo w nim śpimy. Warto pamiętać, że osoba, która ulegnie wypadkowi, i nieważne, czy jest to lato, czy zima, oczywiście zima bardziej, ale nawet latem trzeba zadbać o komfort termiczny takiej osoby, ponieważ ona może odbierać te wahania temperatury trochę inaczej. Oczywiście we wszystkim potrzebny jest rozsądek i analiza sytuacji, ale trzeba mieć świadomość tego, że osoba po urazie może wymagać zabezpieczenia termicznego, które należy jej zapewnić. Stąd coś, co się nazywa koc ratowniczy, ale nie w wersji koca, tylko śpiwór. Taki worek, do którego można się schować i się zawinąć po samą szyję. Tak jak Łukasz powiedział na początku, nie jest to film mający na celu nauczyć Was pierwszej pomocy, ponieważ to warto zrobić korzystając z jakiegoś kursu osób doświadczonych. Ja chciałem zwrócić uwagę na przez swoje pasje dwie, czyli pracę, jaką jest wykonywanie zawodu ratownika i jazda na motocyklu, że warto zaopatrzyć się w coś, co nam pomoże poradzić sobie w jakiejś sytuacji niespodziewanej tam, gdzie tej pomocy nie dostaniemy od razu. Bo nie oszukujmy się, najpowszechniejszym problemem są krwawienia. Krew nam jest potrzebna do tego, żeby funkcjonować. Bez niej się po prostu nie da. Aczkolwiek trochę żartobliwie, może w czarnym humorze, optymistyczne jest to, że każde krwawienie kiedyś ustanie. My chcemy, żeby ono
było pod naszą kontrolą, a nie ustało same. I stąd te propozycje. Warto dodać, że to, co pokazałem Łukaszowi, to, co zaproponowałem, to jest taka podstawa, taka baza, bo każdy z nas może chorować na inne schorzenia. Wiadomo, że na małe skaleczenie będziemy używać plastrów, więc apteczkę warto doposażyć sobie po swojemu w resztę drobiazgów. Dlaczego taki model apteczki? Tutaj naprawdę każde przegródki są przezroczyste, więc w tych nerwach, w tej panice, no ja używam strzykawek nawet do przepłukania oka czy zrobienia sobie zastrzyku przeciwbólowego, natomiast to mogą być różnego rodzaju inne rzeczy. Po otworzeniu takiej apteczki widzimy, co się w niej znajduje. Pensety, nożyczki też, które się przydadzą, czy kawałek skalpela do nacięcia, odcięcia kawałka z męczącej nas skóry. Stąd to była taka bazowa propozycja. Apteczka o tyle fajna, że pakowna, można w niej zmieścić sporo materiału i po otworzeniu jej wszystko widać, gdzie jest, łatwo znaleźć i łatwo z tego potem skorzystać. To jest taki pakiet bazowy, tak jak powiedziałem. Każdy z nas może mieć inne schorzenia, inne problemy, inne potrzeby, więc warto sobie tam do takiej apteczki doposażyć to, co potrzebujemy. Jakieś leki przeciwbólowe przed każdym wyjazdem proponuję sprawdzić i zainteresować się tym, czy do danego państwa można wywieźć różnego rodzaju medykamenty, bo nie jest to takie oczywiste, jakby się wydawać mogło. W naszym kraju dostęp do leków bez recepty jest bardzo spory. W innych krajach takiego komfortu nie ma. I kiedy przekraczałem granicę rosyjską, ukraińsko-rosyjską, bardzo dokładnie nas przetrzepali z każdej tabletki i z każdego lekarstwa, które mamy. Przy tej okazji warto nadmienić, że warto przeanalizować kraj, do którego jedziemy, zainteresować się ewentualnymi powikłaniami czy czymś, czym możemy się zarazić. Pomijam kwestię kalendarza szczepień czy pójścia w tą stronę, ale warto pomyśleć o ewentualnym skonsultowaniu się, jakie leki zabrać pod kątem antybiotyków czy chemioterapeutyków, czy jakichś innych wynalazków, jakbyśmy niestety złapali jakiegoś przyjaciela w układzie pokarmowym, czy tego typu powikłania zdrowotne, w zależności od miejsca, w którym będziemy. Tyle z mojej strony tego gadulstwa. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi było zwrócić uwagę na to, że warto pomyśleć o czymś, co jest tak naprawdę niedoceniane do końca. No bo nie oszukujmy się, jadąc na wycieczkę, nikt nie myśli o tym, że coś się nam stanie. To jest taki jeden właśnie z tematów, które naprawdę kontakt z Tobą otworzył mi naprawdę oczy. I to głównie jak się do Albanii przygotowywałem, bo wiesz, no to tak nagle sobie nie znając sprawy, tam jeszcze, wiadomo, ty tam kilka właśnie medykamentów jakiś poleciłeś, czy tam nawet witamina C, to tam wiesz, to są takie pierdoły, ale tak naprawdę, no mówię, ja sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, że na to trzeba też spojrzeć z tej strony i że jednak okazuje się, że człowiek nie jest nieśmiertelny i urazy się zdarzają. Nieśmiertelność się kończy po 40. O, to jeszcze mam czas. Dobra, to jeszcze mam czas. A propos witaminy C, żeby nie było niedomówień, nie było to leczenie wszystkiego, tylko najprostsza metoda poradzenia sobie z infekcją układu moczowego, która może się przypamiętać mężczyznom rzadziej, kobietom częściej. Statystyki tak pokazują, jak się śpi, szczególnie w zimnym namiocie, w zimnym śpiworze, na zimnej glebie. Mam nadzieję, że może wywoła to jakąś dyskusję. Warto sobie przemyśleć rzeczy organizacyjne. Na przykład, jeżeli jedziemy w kilka motocykli, czy nie byłoby fajnie, żeby każdy miał mądrze skompletowaną apteczkę. Pomyślcie, drodzy widzowie, również o tym, czy jeżeli jest z nami osoba, która jedzie, a musi używać jakichś specjalistycznych leków. Chociażby jest uczulona. Tak jak w moim przypadku. Właśnie. Używa na przykład EpiPena. Czy osoby, z którymi jedzie, umieją tego użyć? Tak jak powiedział Łukasz. Będziemy mieli sprzęt, opaskę zaciskową, opatrunek hemostatyczny. Możemy mieć najlepszy sprzęt, ale jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak tego użyć, jeżeli ktoś nam tego nie pokaże, nas tego nie nauczy, to najprawdopodobniej istnieje duża szansa, że użyjemy tego źle albo użyjemy w taki sposób, że nie spełni to swojej roli. Więc warto poświęcić przed wyjazdem trochę czasu, żeby się zainteresować tematem, pouczyć, poszkolić i trzymać kciuki, żeby ta wiedza nigdy nie była nam potrzebna.
Bo co z tego, że przygotujemy się na 100 różnych sytuacji niespodziewanych i będziemy w nich rewelacyjni, no ale przyjdzie sytuacja 101. My nie nauczyliśmy się myśleć, a nie wykorzystywać sprzętu, który mamy, tylko zachowań na konkretne sytuacje. Zwracam uwagę na to, że to wszystko jest takie, trzeba zadawać ciągle pytania sobie, na nie odpowiadać i myśleć, co nam będzie potrzebne. Załóżmy, jadę z Łukaszem, mamy takie apteczki, sytuacja komfortowa jest taka, że mi się coś stanie, Łukasz używa mojej apteczki, bo to mi się stało. Jemu się coś stanie, ja używam jego apteczki. Trochę podejście może wojskowe, ale w sytuacjach, kiedy musimy radzić sobie sami, kiedy na nas spoczywa odpowiedzialność za siebie nawzajem i za siebie samego, warto pewne rzeczy zaplanować czy przemyśleć na spokojnie, podczas miłej pogawędki w garażu, jak ratować się, kiedy powstanie problem i sytuacja nas zostanie w drodze. No tak, to nawet jak wcześniej mówiłeś, żebym sobie przetestował tą stazę i założył ją na leżąco, a nie na siedząco, bo jakby przygotowywałem się do Albanii, to wiesz, oglądałem film, poradnik w internecie jakiegoś wojskowego i to było na zasadzie, że siedząc na krześle sobie to zakładałem. Ale jak mi przyszło się położyć, to Powiem wam, że takie stazy, jeżeli my zakładamy komuś, to jest szybko i prosto. Kiedy musimy sami się ratować, no, mając już taką stazę, różną jej wersję, warto przetestować to w domu na spokojnie i zakładać to w różny sposób, najlepiej ręką, która nie jest dominująca. Poza tym dołóżcie sobie na to ciuchy motocyklowe, to, że w pierwszej chwili macie kask na głowie. Pokomplikujcie sprawę i okaże się, że to wcale nie jest takie oczywiste i proste, jak się wydawało tobie po obejrzeniu filmu. Dokładnie. Także tak to wygląda. Ale sam mówiłeś, tak naprawdę trzeba próbować ćwiczyć i szkolić się w takich dziedzinach tak naprawdę. Dziękuję za uwagę. Miło mi było coś powiedzieć w tym temacie. Ja ogólnie dziękuję za to, że zaprosiłeś mnie do takiego garażu. Widzowie tego nie widzą, ale ten garaż to jest garaż fanatyków Kawasaki. Czyli jako gość od Triumfa czuję się trochę tak, no, zielono mi bynajmniej. Ale nie, jest spoko, dzięki ogólnie. Myślę, że ten materiał, mam nadzieję, że wam po części też pozwoli otworzyć oczy, bo wydaje mi się, że przygotowywanie się do wypraw motocyklowych pod kątem właśnie takim medycznym też jest ważne. No ja już teraz przynajmniej jestem bogatszy o kolejne doświadczenia, kolejną jakąś wiedzę, z czego jestem ogólnie zadowolony, bo nie ukrywam, dziękuję tobie Darek za to, że odezwałeś się do mnie. No i samo to tworzenie kanału pozwala mi jakby poznawać naprawdę ludzi pełnych pasji, bo jak nawet i na twoim przykładzie, ratownik medyczny, a też motocyklista, no i grubo wyposażony motocyklista, jeśli chodzi o sprzęt, asortyment. A, myślałem, że mówisz o władzy. Nie, spokojnie. To tak samo bym powiedział sobie, że chudo wyposażony. Nie, z tym nie ma problemu. No i jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli będziecie chcieli ewentualnie, żeby może kontynuować jakieś relacje związane tutaj z Darkiem i nagrywaniem filmów odnośnie, nie wiem, pierwszej pomocy, może coś, może by się udało gdzieś tam, żebyś mnie tam zaprosił do... Zaproszenie jak najbardziej aktualne, natomiast ze mną pewnie tak jak z tobą, chociaż ze mną pewnie bardziej, to jest tak, że wykonuję zawód ratownika medycznego i jak wszyscy ratownicy, pielęgniarki, lekarze wiedzą, częściej mnie nie ma, a częściej jestem na dyżurach. I ten wolny czas, no, jak mogę, to spędzam albo w gronie rodzinnym, albo na motocyklu. Więc no, jak mogę, to się chętnie podzielę jakąkolwiek wiedzą. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, w jaki sposób by to miało być w następnym razie. Może po prostu gdzieś tam jakiś przypływ, wiesz. Natomiast może zróbmy zlot miłośników twojego kanału i zróbmy wielkie manewry. Dobra, jeśli zrobimy coś takiego, to tak, wtedy można gdzieś tam wplątać. Będziemy przez tydzień takiego czasu ćwiczyć tylko udzielanie pierwszej pomocy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to by mogło się nazywać gang, nie, gang Zulaka, coś takiego. Jak wiesz, jak miałeś gang świeżaków z tego, z Biedronki, to tu masz gang Zulaków. Także, no, nie no, może kiedyś w przyszłości jak najbardziej. Dzisiaj to raczej na etapie planowań i ewentualnie przygotowań. No dobrze.
To co? Przechodzimy do części nieoficjalnej. No dobra, ale tu niestety nie możecie z nami zostać. To tylko część prywatna, także dzięki za obecność. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, żeby jakby budować ten kanał dalej. No a reszta to czas pokaże.